Panie premierze, czy mógłby pan odnieść się do omawianej na kongresie ustawy prawo łowieckie? Bo myśliwych to interesuje. Myślę, że to prawo łowieckie teraz jest w kilku odsłonach. Kilka jest propozycji prawa łowieckiego i te, które z ostateczności trafią do parlamentu, będą na pewno głębokim analizą. Projekt waszej organizacji nowego prawa łowieckiego. Mógłby pan w punktach powiedzieć o głównych założeniach tego projektu? Założenia są, myślę, że już dosyć znane w całej Polsce, dlatego że ten model łowiectwa, który jest, jest oczywiście nie do przyjęcia, jest nie do przyjęcia pod względem tego układu, który nim zarządza, bo może sam model jako model, to jest, proszę Państwa, w niektórych punktach przynajmniej do przyjęcia, natomiast nie do przyjęcia jest to, co się dzieje dzisiaj w prawie łowieckim, że cała gospodarka łowiecka jako dobro narodowe, jako majątek narodowy podlega dwóm ludziom i podlega jednemu nowemu światu, który zarządza tym majątkiem, za nic nie odpowiada, nie płaci rolnikom odszkodowania i proszę Państwa, budżet Państwa z tego nic nie ma. Nasz projekt zakłada powołanie Narodowej Rady Łowieckiej i ta Narodowa Rada Łowiecka ma podlegać bezpośrednio pod premiera na wniosek rolników, organizacji rolniczych, myśliwych i organizacji branżowych. Premier powołuje łowczego krajowego, jak również powołuje łowczych okręgowych. Łowczych okręgowych nie będzie 49 w systemie komunistycznym, tylko będzie 16, tak jak jest podział administracyjny kraju. I wtedy, kiedy dochody wszystkie z gospodarki łowieckiej będą wpływały do budżetu państwa, łącznie ze składkami myśliwych, wtedy my wyrazimy zgodę, żeby budżet państwa płacił odszkodowania dla rolników za straty spowodowane na polach. Ale muszę dobitnie podkreślić, jest to naprawdę dobry projekt dla samych myśliwych. Oni już nigdy nie będą zakładnikami, już nigdy nie będą niewolnikami nowego światu. To będą wolni ludzie. Różnica będzie tylko taka, że składkę będzie myśliwy płacił nie do Lecha Blocha, nie do pana Gduli i jego zarządu, tylko będzie płacił do budżetu państwa. Ale myśliwi obawiają się, że po wprowadzeniu pańskiego projektu nie będzie ich stać na polowanie, że polowania będą bardzo drogie. Nie wiem, z czego wynika ta obawa. Powiedziałem jeszcze raz, że model się nie zmieni. Zmieni się tylko to, że ta składka będzie wpływała do budżetu państwa i zmieni się jeszcze jedno, że część tej składki będzie wracała z powrotem do koła. I to jest najważniejsze, tylko z tym, że to już określi statut, który określi premier polskiego rządu, myślę, że we współpracy z organizacjami rolniczymi i organizacjami myśliwych. I wtedy, kiedy myśliwy będzie miał prawo głosu, to wtedy myśliwy przynajmniej w kilkudziesięciu procentach będzie decydował o tym, jaki będzie kształt gospodarki łowieckiej tam właśnie w regionie. Ten projekt zakłada, że skończy się wtedy właśnie kłótnia między myśliwym, rolnikiem, leśnikiem i rządem. Ten projekt uspokoi tą całą sytuację, która dzisiaj jest. Na pewno myśliwy nie będzie płacił odszkodowania rolnikowi i na pewno myśliwy nie będzie szacował strat. Kto będzie dzierżawcą obwodów łowieckich? To znaczy, jeżeli chodzi o dzierżawienie obwodów łowieckich, to też pozostawiamy jak gdyby w gestii myśliwych, w gestii rolników, bo to będzie później akt rozporządzenia. Czy to będzie rozporządzenie ministra rolnictwa, czy statut do Narodowej Rady Łowieckiej, bo taki musi powstać. I kwestie, kto będzie dzierżawił, jak będzie dzierżawił, są jeszcze do dyskusji. Generalnie chodzi tutaj o to, że ten projekt, w momencie kiedy wejdzie w życie ten projekt ustawy nasz, Polski Związek Łowiecki traci wszelkie uprawnienia w stosunku do gospodarki łowieckiej. On będzie takim samym związkiem jak OPZZ, jak Solidarność, jak inne związki, jeżeli myśliwi będą mieli życzenie płacić składki za to, że będzie pan Bloch bronił ich interesów, no to ja zakładam, że żaden myśliwy nie przejdzie do Narodowej Rady Łowieckiej, więc nie wiem, czego myśliwi mają się obawiać. Jeżeli wybiorą dalej pana Lecha Blocha i Polski Związek Łowiecki, to niech tam zostają, mają do tego pełne prawo. Ja tylko opowiadam, jeżeli pan Lech Bloch będzie tak bronił interesów rolników, jak ja bronię myśliwych, jak ja bronię rolników, to na pewno nie będzie mu się działa krzywda, rolnicy myśliwi będą płacić składki i nic tutaj złego się nie wydarzy. W tej chwili myśliwi za pośrednictwem kół łowieckich płacą jeszcze opłatę od każdego hektara dzierżawionego obwodu, która zasila kasę zarządów okręgowych. Co się stanie z tymi pieniędzmi, ponieważ jak pan zakłada, że będzie tylko 16 zarządów okręgowych,
to te pieniądze trafią w większej ilości do tych właśnie 16 nowych jak gdyby zarządów okręgowych. Nie, proszę pana, tu generalnie chodzi o to, że wszystkie pieniądze mają wpływać do budżetu państwa. To budżet państwa będzie wtedy, premier będzie decydował o tym, jaka ilość środków pozostaje w kole łowieckim, jaka ilość środków pozostaje również w kole za wydzierżawienie, czy będzie podział między rolnikiem a kołem łowieckim, czy będzie zachowane na przykład prawo do własności gruntu dla rolników. To jest wszystko jeszcze do rozstrzygnięcia. Ja mówię, projekt generalnie zakłada to, że ta gospodarka, która funkcjonuje tak jak dzisiaj, będzie we władaniu polskiego rządu i wszystkie wpływy z gospodarki łowieckiej będą wpływały do budżetu państwa. Wszystkie inne kwestie będziemy rozstrzygać później. Ale na pewno będziemy rozstrzygać tak, żeby nie stała się krzywda przede wszystkim myśliwemu i rolnikowi. Nowe zarządy mają być jakąś taką komórką pośredniczącą między kołami łowieckimi a Narodową Radą Łowiecką? Przede wszystkim nasz projekt zakłada jedno, że łowczego krajowego i łowczych okręgowych desygnują myśliwi i rolnicy, czyli organizacje myśliwych i organizacje rolników. I tak jak oni sobie pościelą, tak się później wyśpią. To oni będą decydować o tym, jaki będzie kształt zarządu, oni będą decydować o tym, jaki będzie kształt i kto będzie łowczym okręgowym. Być może wielu z nich, dzisiejszych myśliwych, młodych, z nowymi pomysłami zajmie miejsca tych, którzy byli do tej pory, którym już dawno się należą świadczenia emerytalne, którym nawet jak odejdą, krzywda się nie stanie do końca życia. Także my chcemy po prostu odświeżyć, odnowić. Ci myśliwi, którzy bardzo często dzisiaj narzekają, to oni mają zająć dzisiaj ich miejsca. Są tak zwani myśliwi niestowarzyszeni, to znaczy tacy, którzy nie, z różnych powodów nie należą do kół łowieckich. Czy będą w przyszłości przy założeniach tej ustawy musieli należeć na przykład do koła łowieckiego? A jeśli nie będą musieli, to w jaki sposób będą realizowali się łowiecko, czyli polowali? To jest rozwiązanie bardzo proste. Po wejściu w życie tej ustawy nikt nikogo do niczego nie będzie zmuszał. Ci, którzy są niezrzeszeni, będą mieli prawo nawet założyć swój związek, swoją organizację i tak samo będą mogli funkcjonować. Tak samo mogą być zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim, jeżeli sobie będą tego życzyli. Mogą należeć, bądź nie należeć do kół, będą mogli własne koła zakładać. Także będzie taka konkurencyjność. Jeżeli na przykład koło łowieckie nie będzie spełniało oczekiwań powiedzmy ministra zarządzającego, którym będzie na przykład minister rolnictwa, no to będzie rozgłaszany na przykład nowy przetarg i tak, żeby inni mogli wziąć udział i będzie zamiana. Także będzie też troszeczkę konkurencyjności, takiej zdrowej konkurencji i to myślę, że wpłynie na zdrowie wszystkim myśliwym, bo oni wtedy będą się chętnie zapisywali, dlatego że dzisiaj część myśliwych nie należy ani tu, bo nie mogą się patrzeć na to, co się dzieje w gospodarce łowieckiej. Mam nadzieję, że rzeczywiście dotrzyma pan słowa i jeśli przeforsuje pan tą ustawę, to myśliwym krzywda się nie stanie. Ja mam nadzieję, że myśliwi mnie w tym poprą, że jak będzie posiedzenie komisji, to będzie tam tylu rolników, tylu myśliwych, że myśl się nie prześlizgnie. Bo ja jako Sławomir Izdebski, jeśli dożyję, to mogę dzisiaj powiedzieć, że nie będę składał żadnych obietnic, bo jak ja mówię na białe, że jest białe, to znaczy, że jest białe. Dziękuję. Dziękuję bardzo za rozmowę.